Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o stylach w Reakcie. Tak jak każda aplikacja, React też jest stylowalny, czyli możemy sobie w jakiś sposób wpłynąć na wygląd elementów, w które zamieszczamy w naszej aplikacji. Tak jak w przypadku zwykłych projektów, w Reakcie macie kilka frameworków do CSS-a, których możecie używać. Macie coś takiego jak CSS Modules, macie Style Components, Bootstrapa, możecie używać naprawdę wielu rzeczy. Natomiast w tym kursie powiemy sobie tylko o Style Components, ponieważ ja sam używam Style Components i będzie mi o wiele prościej wytłumaczyć Wam coś, czego sam używam, niż bym musiał się teraz uczyć na przykład CSS Modules. A już w ogóle Bootstrapa to w życiu nie ruszę, także nie namawiajcie mnie, tutaj nie będzie poradnika do Bootstrapa. Bardzo ważna rzecz jest taka, że możecie też wszystko robić zwykłymi stylami, nie ma tym naprawdę żadnego problemu. Po to stworzyliśmy sobie folder styles, że teraz tutaj na przykład możecie sobie zdefiniować jakiś plik CSS, następnie po prostu zaimportować go tutaj, a wtedy na przykład tutaj użyć class. Tylko jedna bardzo ważna rzecz. W Reakcie nie mamy czegoś takiego jak klasy, jest po prostu class name. No i tutaj w środku definiujecie sobie klasy. Na przykład title. W sumie możemy sobie to zrobić w praktyce, także robimy tutaj styles, tworzymy nowy folder, dajemy style.css, tutaj do title, dajemy na przykład color na blue i font size na 78 pikseli. Chcemy, żeby to było widoczne, tak żebyśmy zobaczyli od razu zmiany. Wracamy do book, ponieważ to było w book. No i tutaj po prostu wpisujemy import i podajemy ścieżkę. Nasza ścieżka będzie oczywiście taka, że musimy się cofnąć o jeden folder, następnie o drugi, jeszcze raz się cofamy i tutaj przechodzimy sobie do styles, no i mamy style.css. Po zapisaniu strona powinna sama nam się odświeżyć i jak widzicie, mamy to zrobione. Kolejna opcja tworzenia styli w Reakcie, natomiast tego nie polecam, ponieważ no namieszacie troszeczkę w kodzie wtedy, ale też tak można, nie ma w tym naprawdę żadnego problemu, to tworzenie styli po prostu jako propsy. Jak to robimy? Po prostu odwołujemy się do style, następnie dajemy równa się, nawiasy klamrowe i w środku musimy dać znowu nawiasy klamrowe, a następnie napisać wartości do CSS-a, czyli na przykład background i załóżmy, tutaj niech będzie wartość red. Jak widzicie jest, natomiast musicie pamiętać o tym, że jest to pisane tak jakby w JavaScriptie, więc tutaj nie ma czegoś takiego jak background color. Coś takiego nie zadziała. Robimy to w ten sposób, że po prostu drugi człon nazwy dajemy z duże litery, czyli background color. Jak widzicie dalej działa, ponieważ no taki powinien być tego zapis. To samo robicie wtedy, kiedy na przykład macie margin top, margin bottom, padding top. To właśnie działa tak samo. W tym odcinku tyle, mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśniłem Wam na temat styli. W następnym odcinku zajmiemy się już stricte style components. Zapraszam do kolejnego odcinka.